Okej, witam wszystkich. Dzisiaj taki filmik będzie o płycie z Xboxa 360. Totalny szrot. Pozostało tylko generalnie wykorzystać elementy, które są na tej płytce. Jeden z takich elementów, pierwszych, które wykorzystałem sobie z nudów dla zabawy, był regulator napięcia, który wykorzystałem sobie z takim modułem RF od Xboxa 360, żeby podłączyć to do laptopa, taką bezprzewodową słuchawkę. No ale wyszła z tego straszna kupa. Wszystko oparte było na Arduino. Oczywiście zadziałało, ale jakość totalna masakra. Myślałem, że po prostu uzyskam coś fajnego do nagrywania bezprzewodowego jako mikrofon, ale to jest lipa straszna, jeżeli chodzi o jakość dźwięku, więc to już odpada. I następna taka fajna zabawa, która widzę, że tutaj mnie będzie czekała, to wykorzystanie Arduino w połączeniu z... Tutaj mam na tej płycie taki odbiornik podczerwieni, który będę chciał wlutować i pobawić się troszeczkę kodem w Arduino, żeby na przykład sobie szczytywać kody, jakie wysyła mi na przykład ten pilot od LG-ka. Wow, jest obraz. A są do tego odpowiednie biblioteki, żeby zainstalować. Także myślę, że będzie bardzo fajna zabawa. Z wykorzystaniem tej diody. Mam nadzieję, że to będzie działało i coś z tego wyjdzie. Czyli najpierw biorę się za wylutowanie tej diody. Ok, ja robię pauzę na filmiku wideo. Muszę powiedzieć, że ja już wiem, co z tego wyszło. I jeszcze jedna rzecz. Tą diodę jest cholernie trudno wylutować. W ogóle elementy z płyty 360 jest bardzo ciężko wylutować, bo jest płyta bardzo gruba. Ma tych warstw dużo, pochłania dużo ciepła, także trzeba się namęczyć, żeby takie gniazda wylutować. Łohoho. Nie jest to takie proste. Dobra, ja sobie zapauzuję OBS-a i przejdę do następnego filmiku. Dobra, teraz leci drugi filmik. Etap wylutowania tej diody. Powiem wam, że pogubiłem wszystkie fluxy. I została mi tylko taka brązowa rzecz, która się nazywa kalafonią. Tutaj jest widok już spod tego mikroskopu, który sobie przerobiłem z kamerki Microsoftu Livecam Studio. I użyłem po prostu kalafonii, żeby jakoś to w miarę wylutować. Kalafonia ma fajny zapach, także nie było źle. Muszę w ogóle kupić sobie jakieś fajne topniki. No i pastę lutowniczą, tą polską, taką fajną. Lubię ją. Powiem wam tak. Wylutowanie tej diody jest cholernie trudne z pewnego względu, że ona się składa z samej diody, 3 piny. Jeszcze ma taką osłonę z boku, która chyba jest, nie wiem, na 2 luty? Tak, na 2 luty jest. I wyciągnięcie tego to jest masakra. Strasznie ciężko. Się męczyłem. Musiałem cholernie długo to podgrzewać, żeby to się w ogóle roztopiła ta cyna. Bo też jakieś na tej płycie używałem takiej cyny, że nie topi się w 200 stopniach. Albo tak jak mówiłem wcześniej, płyta tak odbiera ciepło, że bez porządnego podgrzewacza nie podchodź do takich płyt. No i zobaczycie zaraz. Wziąłem sobie pincetę, ta płyta leży tak gdzieś z 5 cm nad blatem mikroskopu. Także ta dioda mi ma luz, żeby ją wyciągnąć od spodu. I tutaj już zaczynam działać hotem.
temperatura, jaką ustawiłem na stacji, mam taką kupioną, to jest amatorska stacja Hotair Baku 858D. Ustawiłem 380 stopni, czyli nie mało. 380 stopni i żeby rozgrzać ten tutaj kawałek płyty, tak żeby się ta cyna wystopiła i żeby to wyciągnąć, no to potrzeba trochę czasu. Bez żadnego podgrzewacza. Ja się położę na łóżku, sobie leżę na łóżeczku i to wszystko sobie tak montuję, powiedzmy. No i możecie patrzeć. Patrzeć, jak to się tutaj wszystko będzie działo. Takie jakieś kondensatory to jeszcze łatwo można wlutować, ale mówię, tak jak takie elementy przewlekane, to jeszcze z tą osłonką ta dioda taką cholerną była, że się to tak jakby zazębiało. Ciężko to było wyciągnąć naprawdę. Mogą użyć też innego sposobu. Nałożyć na przykład cyny, pocynować te pola lutownicze. Ale zrobiłem tak, jak widać. Sumie ile? No, filmik tutaj miał 6 minut. Z 3 minuty chyba takiego grzania. Ale zwróćcie uwagę, już ta cyna jest elastyczna. W ogóle taka dziwna jest ta cyna. Cholera wie, jaki tam stop tej cyny użył Microsoft, ale jest mocna. Tam od spodu szarpie pincetą, żeby to wyjąć. Udało się. Widzicie, tu jest ta osłonka. Ona była takim najgorszym problemem. Strasznie haczyła. No i sama dioda wyciągnięta. I teraz tylko ją polutować do Arduino. To są trzy nóżki. Jedna GND 5 V i wyjście tego sygnału, który mi Arduino będzie jakby dekodował. Jak ja wciskam, to wtedy wychodzi przez jedną nóżkę do Arduino i on sobie tam odczytuje, jaki to sygnał jest. Dobra, ja zrobię pauzę. Na filmiku. Pauzę zrobię w OBS-ie i przejdziemy do trzeciego filmu. Ok, lecimy dalej. Trzecia część filmiku, bo w sumie tylko trzy części nagrałem. Tu już mam podłączoną tą diodę pod Arduino. Tutaj jest 5 V czerwony, zielony jest jako GND. Bo takie kabelki miałem. No i pin tutaj bodajże w numerze 6 jest jako data i to jest podłączone do laptopa, ten Arduino Uno. I teraz na koniec pokażę Wam po prostu, jak uruchamiam Arduino już na laptopie, jak ten kod wygląda i powiem Wam po prostu, czy ta dioda działała, czy nie. Robię pauzę. Dobra, lecimy z ostatnią częścią tego filmiku i powiem Wam tak. Znalazłem sobie taką stronkę. Jest dużo też innych projektów, która pokazuje, jak podłączyć taki odbiornik IR do Arduino. I tutaj jest cały opis tego wszystkiego, jak to działa i tak dalej.
I ten kod, który tutaj ten gość umieścił, sobie skopiowałem i wrzuciłem do Arduino. Zaraz wam pokażę. I on ma działać tak, że jeżeli uruchomimy sobie podgląd na porcie, co się dzieje, to wyskakują kody w heksach danego tam na przykład przycisku od pilota. No i teraz już wam mogę powiedzieć, że u mnie to nie działa. Kombinowałem z różnymi kodami, z różnymi ustawieniami. Za cholerę mi to nie chce działać ta dioda. Nie wiem dlaczego. Czy jakaś w Xboxie jest specyficzna, nie podejrzewam. Kombinowałem na wszystkie różne sposoby. No, w sumie mamy trzy nóżki tylko tam. To ile kombinacji może być? Niedużo. I powiem wam, szkoda, bo chciałem sobie poszczytywać tak z ciekawości te kody, bo można zrobić o wiele ambitniejszy projekt na bazie takiego odbiornika IR, jeszcze używając tam innych modułów do Arduino, na przykład sterowanie lampką, wyłączanie i włączanie pilotem pod danym klawiszem pilota. Tak można by sobie to napisać kod. No ale niestety na diodzie z Xboxa 360 mi to nie działa. Ja się teraz przełączę na przechwytywanie ekranu. Pokażę wam Arduino. I tu jest ten kod wklejony. On działa, bo już go wygrywałem milion razy. Żadnych błędów nie będzie, jestem tego pewny na 100%. Kompilowanie szkicu. No i jest zakończone. Gotowe do wgrania. Teraz nie mam podłączone, bo i tak to nie działa. I leży sobie z boku ta płytka z Arduino. Ale mam jeszcze jeden pomysł. Została mi płytka od telewizora LG-ka. I tam jest też odbiornik IR. Taka dioda. I nawet ma fajnie, elegancko na płytce opisane, gdzie jest VCC, GND i data pin. Także jeszcze spróbuję zrobić sobie taki eksperyment na tej diodzie z płytki od telewizora, ale to już będzie wtedy inny filmik. Ten było bardziej taki o Xboxie 360 i elementach, które można z tej płyty wykorzystać. No i to by było chyba na tyle. Jeżeli macie jakieś tam podpowiedzi, co mógłbym ewentualnie źle robić tutaj w Arduino, bo to się rozchodziło o to, że łączać. A, płytka nie jest dostępna. Jest niedostępna, to też nie dostaniemy się do monitor portu szerokowego. To taka informacja już przy okazji. No tak. Spróbuję jeszcze z tą płytką od LG-ka, telewizora. Jak się uda, to będzie fajnie. Jak się nie uda, to być może sobie kiedyś przy okazji zamówię przez internet takie diody. One kosztują grosze i się wtedy też pobawię. I dokładnie wtedy kupię taką, jak tam pisze na przykład na tych stronkach, co właśnie pokazują, bo są różne modele. I zobaczymy, czy to będzie działać, czy nie. A powinno. To było na tyle. Kończę nagrywanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam.